wnuki chcą im przekazać wartości swoich dziadków. Więc zbieramy ponure owoce tego wszystkiego. W każdym razie no, ten dramat nam, Polakom, ale też innym narodom Europy Środkowej uzmysławia wybór, który my ciągle jeszcze mamy, bo my możemy nie przyjmować tego modelu społecznego, który prowadzi do tych piętrzących się napięć tutaj w krajach takich jak Belgia. Pamiętajmy też, że to jest dopiero początek, to nie jest coś, co wybucha nie wiadomo skąd. To jest spiętrzenie pewnego procesu, który jeszcze swoje następstwa będzie miał. Mam pytanie o Światowe Dni Młodzieży. Wiadomo, że Polska przygotowuje olbrzymią imprezę. Mogą tam pojawić się miliony osób. To naturalny cel dla muzułmańskich terrorystów. Nie obawia się pan o spotkanie, pan europoseł, pan marszałek, o spotkanie papieża z wiernymi i o bezpieczeństwo tego wydarzenia? No, bardzo ważna jest intensywna współpraca naszych służb ze służbami innych krajów, z którymi współpracujemy. Zbieranie maksimum informacji na temat tego, co dzieje się w tym podziemiu przestępczym. Zwrócenie uwagi na kraje, z których najłatwiej mogliby do nas dotrzeć terroryści. Mówię, to są sprawy. Zdjęcia, które są robione z tego garażu, mniej więcej za tej barierki, widzą Państwo potem ludzi uciekających tymi właśnie drogami, bo tutaj doszło do tego wybuchu. Początkowo mówiło się, że drugi wybuch nastąpił piętro niżej, tam gdzie jest hala przylotowa i gdzie dojeżdżają kolejki łączące centrum Brukseli z lotniskiem, ale potem to się okazało nieprawdą. Okazało się, że zamachowiec samobójca, najprawdopodobniej on, a być może jego wspólnicy, zostawili walizkę tutaj, na parterze, piętro niżej. Mniej więcej, no, trzeba tam wejść i piętro niżej. Po chwili, dosłownie kilkanaście sekund potem, jak zamachowiec samobójca wysadził się w powietrze w tym miejscu, nastąpiła druga eksplozja, piętro niżej, nieopodal miejsca, w którym wydawane są walizki. A więc panika, proszę Państwa, na lotnisku. Tam widać jeden z dwóch ogromnych, o proszę, tutaj takich korpusów długich, bardzo korytarzy, do których dobijają bezpośrednio samoloty połączone rękawami. Tam się odlatuje, tam się przylatuje. Zapanował chaos. Ludzie, pasażerowie z tych samolotów zostali poproszeni, by nie wchodzili do samego gmachu lotniska, by pozostali na płycie lotniska. Po godzinie, po dwóch zaczęły podjeżdżać autobusy i stamtąd ich powoli wywozić. Niektórzy byli ubrani bardzo lekko, przyjeżdżali z ciepłych krajów najwyraźniej. Przez dłuższy czas nikt nie dawał im koców, nie dawał im żadnej ochrony. Widzą Państwo sceny, jakie rozegrały się w środku, ranni, krzyki, panika, no i zabici. Tych zabitych doliczono się wreszcie po kilku, po czterech godzinach dowiedzieliśmy się, że na lotnisku zginęło co najmniej 14 osób, 81 zostało rannych, w tym wielu ciężko. To nie jest bilans ostateczny, dlatego że eksplozje mają to do siebie, że zabijają w kilka godzin dopiero po wybuchu. Ponieważ wtedy była częścią koalicji antyterrorystycznej, czyli było bezpośrednim zagrożeniem dla tych sieci terrorystycznych na świecie. W tej chwili Polska jest na uboczu, nie bierze udziału w walkach. Polskie wojsko w zasadzie jest tylko symbolicznie obecne w Syrii. Także myślę, że to bezpośrednie zagrożenie z tych takich inspirowane sieciami terrorystycznymi jest niewielkie. Oglądają Państwo wydanie specjalne programu News Telegraph. Czekamy na konferencję szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka. Gdy tylko się rozpocznie, przeniesiemy się na nią. W studiu Państwa i mój gość, generał Paweł Pruszyński, były wiceszef ABW, Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego, wykładowca społecznej Akademii Nauk. Witam. Panie rektorze, dzień Państwu. Czy możemy ufać zapewnieniom naszych polityków, że jesteśmy bezpieczni i czy prawdą jest, że Polska leży trochę na uboczu poza kręgiem zainteresowania terrorystów? Takie sformułowanie, czy Polska leży poza kręgiem zainteresowania terrorystów, jest chyba niezbyt zręczne, dlatego że przecież nie my organizujemy, także nie wiemy, czy na pewno jest poza kręgiem zainteresowania. Różnych powodów Polska może być w kręgu zainteresowań znaleźć się. Myślę, że Światowe
Dni Młodzieży to jest taki moment najbardziej możliwy do wykorzystania przez grupy terrorystyczne. Czy władze jakiegokolwiek kraju w Europie mogą powiedzieć, że ich społeczeństwo, ich obywatele są w 100% bezpieczni? W 100% to nigdy. Jeżeli ktoś mówi, że w 100% jesteśmy bezpieczni, nie ma. 90, 80, 70, czy tego nie da się określić? Różnie. Właśnie zależy od sprawności służb i konkretnego kraju. Tak, sprawności służb. Jak wypada? No miejmy nadzieję, że dobrze. No nie chciałbym tak mówić, że na pewno bardzo dobrze, no bo nie mam takiego dostępu do informacji. Trzeba byłoby sprawdzić, jak głęboko rozbudowana jest sieć informatorów w środowiskach islamskich. Authorities are worried there will be more attacks. All public transport systems in Brussels are closed. Well, here, police forces across the UK have increased their presence at key locations. David Cameron has chaired a meeting of the government's emergency committee and said the threat level remains at severe. President Obama, who's on a historic visit to Cuba, said the attacks are another reminder that the world must unite to fight terrorism. Sky's Ian Woods has more. Those who survived the explosions lay cowering on the ground, afraid to move in case there were more blasts to come. What it was? A truck or was it a terrorist? Closer to where the bombs had been detonated, bodies and debris covered the floor of the airport terminal, where moments earlier men, women and young children had been checking in for their flights. Pushchairs and luggage were abandoned in the dust and chaos. Outside, people were running for their lives. There were reports of shouting in Arabic immediately prior to the twin blasts. Please do not come in the airport. Everybody has to evacuate to the gate at 8:30. There were immediate reports of casualties, but the number of dead and injured would rise steadily over the next 2 hours. I hear an explosion, and all the ceilings is going down. And then I just go under the sink, and then the second explosion went, and then everything is black. And I see, when I go out, I see a lot of people with blood, and I just run out of the airport. One gunshot afterwards, and there was one man who was speaking Arabic afterwards, and I heard boom, an enormous explosion after people, and I said to myself, I'll try to save more people.